Banki zawsze robiły konsumentów w konia. Zawsze zawyżały raty kredytów konsumpcyjnych, zawsze wychodziły przy tym na swoje i zawsze kosztem konsumenta. W jaki sposób? Bardzo prosty. Kredytowały koszty kredytów i na tym zarabiały. Czyli na przykład dostałeś w banku kredyt gotówkowy w kwocie 67 tysięcy złotych, a do ręki wypłacono ci tylko 47 tysięcy. Co zresztą, gdzie zniknęło 20 tysięcy? Zostały w banku jako prowizja i ubezpieczenie, ale ratę płacisz od całych 67 tysięcy. Odsetki zresztą też. To oznacza, że płacisz odsetki od prowizji i innych kosztów kredytowych, jak na przykład ubezpieczenie. Twoja rata jest więc wyższa niż powinna być. A to już jest niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim i podlega sankcji kredytu darmowego. A więc bank odda ci kasę. Masz taki kredyt? Umów się na rozmowę z ekspertem i sprawdź swoją umowę. Link w opisie filmu i w komentarzu.